Szanowni Państwo, w ramach spacerów po 7. Okręgu Wyborczym we Wrocławiu jesteśmy na rondo Lotników Polskich. To jest jeden z elementów przebudowy Psiego Pola. Tam te jezdnie, które Państwu pokazuję, z lewej strony, tam gdzie wjeżdża to ciemne auto, to jest wjazd z miasta, zjazd z Alei Sobieskiego. Tam z wiaduktu, który jest ukryty trochę za znakami, zjeżdża auto od strony Zakrzowa. Jak widzicie, nie ma znaków poziomych na tej jezdni, a dwa pasy ruchu przechodzą w jeden. Rondo jest jednym pasem ruchu, a z ronda jest zjazd na Kiełczów. To kilkanaście tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I w lewo na Bierutowską, gdzie się można dostać do granicy miasta i do Mirkowa na przykład, prawda? W związku z tym przydałoby się to oznaczyć poziomo tutaj przed zjazdem, że raczej się trzymajmy lewej strony, kiedy chcemy jechać do Mirkowa, i raczej się trzymajmy prawej strony, kiedy chcemy jechać na Kiełczu. To jest sporo osób na siebie trąbi, jest sporo stłuczek, a tam za tymi ładnymi kolorowymi jesiennymi drzewami jest komisariat policji, którego prawdopodobnie policjanci często obsługują te zdarzenia drogowe tutaj i nie wiem, czy interweniują w odpowiednim urzędzie w mieście, żeby po prostu tę sytuację tutaj naprawić. Jeżeli nie interweniują, no to niech po prostu to coś z tym zrobią. Kolejna sprawa, która jest zaraz po tej przebudowie, do kolejnej przebudowy, to jest ta zatoka autobusowa. Jeżeli kierowca tego autobusu przegubowego, który tutaj zjeżdża, chce być uprzejmy i stanie naprzeciwko wiaty, tak żeby ludzie mieli jak najbliżej do niego, to drugi autobus przegubowy, który będzie wjeżdżał z tego skrzyżowania, zablokuje na nim ruch. Jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy autobus przegubowy wjeżdża i puszcza pieszego. No przecież go nie rozjedzie, trzeba go puścić. I wtedy ten przegubowiec, który tutaj stoi, blokuje wjazd na rondo. A przecież to skrzyżowanie jest zbudowane po to, żeby po prostu upłynąć ruch. W związku z tym są to sprawy do natychmiastowej przebudowy i one no nie wymagają jakichś dużych środków, prawda? Tam należy przedłużyć tą zatokę, przenieść to przejście dla pieszych po prostu za nią. Tutaj upłynniając ruch, przede wszystkim umożliwiając szybki wjazd autobusom na zatokę, do zatoki autobusowej, żeby nie blokowały ruchu na tym skrzyżowaniu ruchu okrężnego.